Siema, to dzień dobry. Słuchajcie, taką rzeczą się chciałem się z wami podzielić, ale to za chwilę. Teraz ten krótki background, gdzie pojechałem do urzędu załatwić sprawy i przy okazji zjechałem trochę z głównej drogi. Przejadę sobie inną trasą, żeby jakiś widoczków sobie, moi drodzy, zakosztować. A teraz do rzeczy. Wiem, że część z moich regularnych oglądaczy, widzów. Moi drodzy, no powiedzmy o takie podejście, że lepiej spytać spokój z babami, nie zajmować się jakby aktywnie taką sferą życia, która powiedzmy może je w jakimś sensie przyciągać, tak, jakąś swoją atrakcyjnością zewnętrzną, czy no tak, no, tą sferą powiedzmy, tak. Czy trochę grą, tak? No bo skoro doszli do wniosku, że i tak sobie z kobietami dają spokój, to po co się w ogóle starać? No moi drodzy, no nawet jeśli macie takie podejście, że no, że przynajmniej na przykład na tym etapie życia w ogóle nie przewidujecie jakichś relacji z kobietami, to moim zdaniem warto zadbać o taką stronę, powiedzmy, no, bycia interesującym mężczyzną. Ja tam żaden Alvaro Macho Latino, wręcz przeciwnie, no ale powiedzmy pewne atrybuty gdzieś tam coś widzę, że działają. I dlaczego to jest istotne? No bo słuchajcie, 50% populacji to kobiety mniej więcej, tak? No i one właśnie pracują w urzędach, są lekarkami. No, od ich decyzji, jakichś tam w różnych sytuacjach życiowych, nie prywatnych, tylko takich powiedzmy poza prywatnych, no może zależeć wiele rzeczy, na których nam zależy, tak? No i teraz wychodzi na to, że po prostu jeśli się zrobi dobre wrażenie na przykład na urzędniczce, to ona może na coś przymknąć oko, tak? I przyjąć coś, podbić pieczątkę tak nieco na wyrost, tak? No właśnie coś takiego przed chwilą, czegoś takiego doświadczyłem. Także moi drodzy, tutaj taki uśmiech do kanału Red Pill dla faceta. Tak, widzisz, nie chodzi tylko o to, żeby zajmować się tą sferą tylko po to, żeby zaliczać czy szukać kobiety do związku, ale głównie ze względu na to, żeby no, powiedzmy społecznie, w społecznych sytuacjach takich, które no może to pomóc moim zdaniem, moi drodzy. 3 minuty wystarczy. Kto lubi słuchać moich vlogów, to zachęcam do dania łapki w górę. Kto, słuchajcie, kto jeszcze nie komentuje, znaczy kto jeszcze nie subskrybuje, to zachęcam do subskrypcji. Komentujcie w komentarzach, moi drodzy, bo to jest sól tego kanału. I cóż, no, tym optymistycznym akcentem, nara.